Zaprezentuję teraz moduł sterownika PWM o symbolu katalogowym LCT111 w naszym sklepie internetowym gotronic.pl. Jest to moduł sterownika PWM oparty na układzie scalonym SG3525 w standardowej jakby aplikacji i umożliwia on regulację współczynnika wypełnienia oraz częstotliwości przebiegu wyjściowego. Tutaj opiszę szybko, jakie mamy złącza. Tutaj mamy jedno złącze, które jest od spodu opisane i VCC i GND, czyli VCC plus zasilania, GND minus napięcie zasilania od 8 do 12 V. Na wejściu liniowy stabilizator 7805, tutaj układ ten SG3525, jeden potencjometr R3 do regulacji współczynnika wypełnienia, to są wieloobrotowe potencjometry oraz drugi R4 do regulacji częstotliwości przebiegu wyjściowego. Złącza tutaj zasilania standardowa listwa Goldpin, wyjściowe GND i out opisane. Tutaj jest powielone dwie masy i dwa razy wyjście. I to by było tyle. Podłączę teraz wyjście do oscyloskopu, żeby obserwować te zmiany. Czyli tutaj zielony to jest plusik, tutaj minus i zasilanie podłączam, czerwony to jest plus, tak. O, i jak widać już na oscyloskopie pojawił mi się przebieg. Zróbmy lekkie zbliżenie. Mam już i jaki jest zakres regulacji współczynnika wypełnienia? Mam tutaj trymer i będę regulował za pomocą R3 współczynnik wypełnienia. Tutaj widać, że jest teraz ustawiony współczynnik wypełnienia na 24%. Najpierw maksymalnie w górę jadę. Jest 100% i w dół, teraz spróbuję. Ja tutaj szybko dokonuję zmian, ale jest to potencjometr wieloobrotowy i można dosyć precyzyjnie ustawić ten współczynnik wypełnienia. O, i teraz jest współczynnik wypełnienia na 0 ustawiony. Ustawmy na przykład ten współczynnik wypełnienia na stałym poziomie 50%. To jest prawie o 50% ustawione, czyli 50% tutaj jest jeden pełny okres. Może wyświetlmy w ten sposób, żeby był jeden okres wyświetlony. I to jest tutaj, to załóżmy, okres się zaczyna odtąd dotąd. 50% przebiegu jest w stanie niskim, 50% w stanie wysokim. Tutaj ten moduł to ma ograniczoną wydajność prądową i mocową i może posłużyć tylko jako sterownik do sterowania jakimś kluczem tranzystorowym, jeżeli chcielibyśmy sterować elementami o wyższym poborze mocy. Teraz sprawdzę, jaki wpływ ma napięcie zasilające na przebieg wyjściowy. Mam ustawione napięcie zasilania 12 V i zjadę do tych 8 V, które podaje producent. I tutaj, jak widać, częstotliwość ani sygnał wyjściowy się nie zmienił, a więc powróćmy do ustawionych wcześniej 12 V. Ustawmy równo 12. Jest ustawione 12 V. I teraz za pomocą potencjometra R4 sprawdzę, jaki jest zakres regulacji częstotliwości.
I czy się zmieni współczynnik wypełnienia? Kręcę potencjometrem R4 zgodnie z ruchem wskazówek zegara i częstotliwość ta zmniejsza mi się. Osiągnęłem, nie, jeszcze mogę. Już potencjometr przeskakuje. Jak widać, najniższa wartość częstotliwości to jest około 78-79 Hz. Kręcę teraz w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara i ta częstotliwość mi wzrasta. Zobaczymy, jaka jest maksymalna wartość. Proszę zauważyć, że ten współczynnik wypełnienia jest praktycznie na stałym poziomie. Już mam 1 kHz. Powyżej 1 kHz już następuje szybsza zmiana tego przebiegu wartości częstotliwości. Maksymalna wartość częstotliwości około 105 kHz. I tak sprawdzę jeszcze kontrolnie, czy można przy tej maksymalnej częstotliwości regulować w pełnej skali współczynnik wypełnienia. Jest 100%. Teraz jest prawie 0,5%. To jest najmniejsza wartość przy maksymalnej wartości częstotliwości. Tak jak mówię, jest to prosty układ do sterowania jakimś elementem mocy typu tranzystor. I to by było tyle. Z mojej strony dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam.